Idziemy dalej, nie inaczej. A wy za nami, chodźcie. Oj, oj, jest znów na drodze. Zobaczcie. Grzesiu idzie tą stroną drogi, ale... Grzesiek, ale pa, zobacz, ej, ten grubasek. Zobaczcie. Dobra, no to ja ci go obczyszczę i weźmiesz. Bo ja tylko biorę kilka sztuk. Niedużo. Ostatnio połowę wziąłem, więc wczoraj była sobota. Miałem jelczynicę. Jelczynicę miałem z tej drugiej połówki, co wam pokazałem. Zobaczcie, no, 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 no jak. Drodzy Państwo, widzicie, dla mnie jakość się liczy. I dopiero jakość jest tutaj. Dopiero jakość jest tutaj. W tych mamy kawałkach. Zobaczcie, ile odeszło. Ale mam mniej pracy. Dlatego mam mniej grzybów. Ale z tego mi mniej już odejdzie. Dokładnie włożę okulary w domu. Sprawdzę i mniej mi odejdzie. Normalne, że Grzesia ładnie wyglądają. Pełen kosz grzybów. No ale sporo tam też będzie śmieci. Nie oszukujmy się. Sporo będzie tam śmieci. Jeden oraz drugi pyrtek. Dwa takie borowiki, które zabiorę. A Grzesiu już z daleka coś tam mruczy, chmruczy. Chyba coś fajnego trafił. Więc idę. Zobaczymy, co on tak tam buczy. Bo na pewno coś fajnego ma. A co ma, zobaczcie sami. No nagramy, nie? Jakby nie było, Grzesiu, też masz dużo widzów, którzy lubią cię oglądać, więc zrywaj sobie. Ładny, powiem ci, no piękny. Prawy grzybek. No, jak to ma być? Ci widzowie... Ach, 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 ach. Ale Grzesiek, ty to tak zrobiłeś bez przekonania. Ty musisz to dopracować. Ty masz... A ty tak jak taka kobita, która chodzi na pogrzeb, wiesz, o co chodzi. Jak kobita. I wiesz, i co pogrzeb chodzi. Tu jest taki duży, tam już wiem. Nie gadaj głupot. Nie gadaj głupot, tylko musisz to dopracować. Ja to mam takie oryginalne swoje zachwyt. Bo się cieszę po prostu jak dziecko, jak Umarł dostanie taki, patrz. Lizaka. No, fajny jest, no. Fajny jest? Weź no tam, bo ja to no, tam... co ty? Ja się boję kleszczy. No właśnie, żartuję. Ja nie. Wiesz, trzeba go dotknąć tylko, Grzesiek, bo jak będzie miękki, to lipa. No, no zobacz, do suszenia by się nadał, nie? Musisz na pół przykryć. Jak będzie zdrowy, to wiesz, to można... Nie mam takiego dużego noża jak ty. Chuj. To on zdrowy jest. No zdrowy jest. No, tutaj parę dziurek, ale zobaczcie. Ale ja nie lubię, Grzesiek, taki, bo wiesz, jak do sosu czy czegoś, to topa, to... No. Gąbka się robi. Nie ma co, wiesz, i nie ma tego białego, a jak jest młody grzyb... To zniszczyliśmy grzyba, ty. No, zniszczyliśmy grzyba. Pa, jak jest młody, to patrzcie, zobacz. Sitko to... Nie, no tak. No, no to ciebie będą widzowie nakrzaniać. Ja go nie chciałem wziąć. No, ale to nie chcesz go wziąć? Nie, nie. No to jego wina to jest. Przyznaję się. Przyznaj się. Przyznaję się. I przeproś. Nie, no za co ty? Dobra, idziemy dalej. Nie chciał przeprosić za to, że zostawił grzyba. Zobaczcie, jak ładnego trafiłem. Patrzcie, Grzesiu. No, ten kiszki, no. No. No wiem, że go widziałeś, ty to wszystko widzisz. Ale wiecie, moje grzyby, moje zasady, więc tnę. Tnę. Robaczywy, robaczywy. Teraz w tą stronę. Jest zdrowy. I żeby wam udowodnić, okej, okay. Zobaczcie, widzicie? Niektórych widzów może to denerwować, że czyszczę, obieram, pokazuję,
czy zdrowy grzyb, czy nie. Ale po prostu to jest mój film, ja tak kręcę. Większość moich widzów lubi to oglądać, jak czyszczę, jak pokazuję. Więc to moja sprawa. Co kręcę, jak kręcę i co pokazuję. Więc nie obraźcie się, co niektórzy, ale tak już mam. Powiem wam, że jak ktoś by przyjechał tutaj na grzyby, to po prostu znajdzie. Znajdzie fajnych grzybów. I sporo by dzisiaj przywiózł. Taki Grzesiu, które pobiera, se sprawdzi w domu dokładnie. I ja już mam w większości sprawdzone. Mniej, bo dokładnie. Dzwonią do mnie, to ja ich zabiorę na grzyby. O, dzwońcie do Grześka, to was zawiezie na grzyby. Ale to będzie tylko jedna droga bez powrotu. Tylko do lasu. Tylko do lasu. Dokładnie. Tylko do lasu. Mam pięknego borowika. Piękny jest. Piękny. Nieduży borowik. I jak zwykle go sprawdzę. O, ktoś tam idzie. Zdrowy jest. Zobaczcie, noga była robaczywa, ale tu jest dobry. Dobrze idziemy. I mamy kolejnego. Dlaczego jak? Normalnie. I jest. Jakieś ma pan te. Nie, nie, po prostu, ja wiem, grzyby mnie lubią. Grzyby mnie lubią, Grzesia też lubią. Ale wie pani, Grzesia to lubią te robaczywe grzyby. Nie? Ale to pani musi z nimi rozmawiać. No tak, ćwierć, 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 coś tak. A to nie to, nie. To nie to. Za ostre, nie w tą stronę idziemy. No idziemy, tu chodzi. Więc powodzenia życzę pani. No. No. Dobrze, więc fiku miku. Pociągnę go i będzie w pyzy koszyku. Delikatnie. Widzicie, pani miała kilka, tyle chodzą czasu. Ale to grzyby trzeba kochać. Tak jak my z Grzesiem. Zobaczcie, drodzy państwo. Znów piękny. Komie, proszę bardzo, jak mąż pozwoli, to... Ciężko nadążyć, no. Bo pyza chodzi swoimi dróżkami i grzyby pyzę kochają, bo to są moi leśni przyjaciele. Masz? Dwa. Dwa, więc poczekaj, zobaczymy. Niech pani zobaczy, o. Jaki ładny, i to ładnie cały widać. No. Proszę, dla pani. Dla pani! Jak pani się tak podoba? Proszę, jeden, bo jeden skrom. Chociaż zdrowy. Ale ja mam rękę do grzybów. No. Ładny. Zdrowy, pewnie, zdrowy. Że tak. Proszę bardzo. No bardzo dziękuję. Tak, no, Grzesiu, jak jest? Tylko wiadereczka. No chodź, wyciągnij. Zobaczcie. Bierz je, Grzesiu. Idziemy dalej, pochodzimy, bo trzeba jeszcze to pobierać, obiad jakiś w niedzielę ugotować. Nie, pani zobaczy. O, jakie ładne. No. I to przynajmniej. Dwa, to dwa. Piękne. Zdrowe, zobacz. Zdrowe, zdrowe. Pokaż dla widzów. Krzysia, idziemy tak dalej. Jeden. Oraz drugi. Zasuń dziury, Grzesiu. O, piękne. Weź na ręce, rozłóż i pokaż. O, piękne grzyby. I widzicie, jak to wygląda. Grzesiu ma piękny kosz, cała, ja tylko troszkę. Idziemy dalej. No idę, idę. Tu jest taki. Grzesiek też ma. Ja też mam jednego. Szukaj, szukaj. Ja to mówię ci kilka wezdę tylko, wiesz, tak parę. No ładne masz. Tego też se weź.
No zobacz, jaki ładny Grzesiu, przy drodze. Jest jeden, drugi. I tu trzeci, jak go dotnie. To ja go nie chcę. No i zobaczcie. A ja skromnie. No ale jakościowo. Będę miał mniej do czyszczenia. Dobra, weź, zobacz Grzesiu. No przejdziemy kawałek i tak idziemy w tamtą stronę, w stronę samochodu. A tędy nie chodziliśmy nigdy z tej strony. Zobacz tego. Nogę to wyrzuć, na pół go weź, od, bo góra może być robaczywa, Grzesiek. Nie, bo to dla mnie, tak? To nie ten. Grzesiek. Patrz, zdrowy. Jest, tak, jest piękny, zobaczcie, drodzy. I to młody jest. Wsadzaj go ładnie, ułóż. No i tamten jeszcze, dwa. Już tutaj ludzie nie chodzą tutaj, bo... No robaczywy, patrz, główka. Tak? No, nic z tego nie będzie, nie. Nie. Nie, idu to, to nawet nie wyciągnę. Nie, nie, nie. Ale zobacz, dwa kosiebie i większy, zdrowy. Ten był taki, jak dotąd, no idziemy. Nie, idziemy tędy, tędy, no. Jak nie będzie, to idziemy bliżej drogi, tam gdzie bardziej zielono, ale to już jest inna część lasu. Wycinka była. Ale zobaczymy tutaj. Może trafią się jakieś fajne borowiki. Z tego miejsca. Zawsze zobaczyć można. Tak, aby w różnych miejscach sprawdzać grzyby, a nie tylko skupić się na jednym miejscu, żeby je mucić. Jak to się mówi? Zobaczymy kosą tutaj, aby mieć takie obeznanie, co i jak. Brzozy, ale kozaków czerwonych jeszcze nie ma. Koźlarzy nie widzę. A brzuski są. Przejdę, zobaczę tak szybciutko. I powrócimy znów w piękne, zielone miejsca wśród mchu, ściółki leśnej oraz jagodzin, które rosną. Piękne prawoski. Tu nie ma, nie ma, nie ma. Jeszcze nie pora, aby tu coś rosło. Nie ma, nie ma. Nic nie czuję, nic nie widzę. Więc fajnie, ładnie, lecz bez grzybów, jak widzicie. Więc odbijam w górę tam koło Grzesia, gdzie rosną borowiki. O, tu jest ciekawie. Tu jest, drodzy Państwo, ciekawie. I w takich miejscach, jak to, to tutaj, rosną nasze dzisiejsze prawuski. Wśród zielonego. Przeważnie wśród zielonego. Tu jak jest fajnie. No. Ty jak chcesz, tak też zrobimy. Co tu mamy? Tu nie, tu nie, tu nie. Tu nie, tu nie, tu nie. Nic z tych rzeczy, drodzy Państwo, przynajmniej w tym miejscu, gdzie teraz stąpam. Nie, nie. I jeszcze raz. Nie. Zobaczymy tutaj, bo zobaczcie, jak pięknie jest. Jest pięknie po prostu. Nieduże krzaczki. Jakie piękne miejsce. Zobaczymy, czy wśród tych młodych drzewek rosną jakieś grzybki. Przejdę tędy, a co tam, nóż, widelec. Ale pięknie. Pięknie. Dokładnie. Pięknie. Ale nic nie widzę. Nic. Mogę co, wziąć drugie wiaderko. No. Kurczę, no. Co dwa to nie jedno. To... Ale zobacz, jaka inteligentna odpowiedź, nie? To ja po prostu dość... Grzesiu, ty to dość, że jesteś przystojny, też mądry człowiek. Bo miałeś wziąć dla mnie wiadro drugie, no. Ty to jesteś mądry człowiek. Okej. Okay. Jechaliśmy dalej, trochę tędy. No zobaczymy tutaj, w innym miejscu. Ale samochodów jest sporo, ludzi też sporo. A my tak sami sobie chodzimy. Odeszliśmy od ludzi. Nie szukamy, próbujemy coś trafić jeszcze fajnego. Ale sporo ludzi jest w tym miejscu. Na grzybach, słońce coraz wyżej. Więc najlepiej z samego rana chodzić, zbierać grzybki, jak
to dopiero się wszystko budzi, jak to się mówi, do życia. Okej, na razie nic nie widzę, nic nie widzę. Nie wiem, czy tutaj byłem. Byłem tutaj dzisiaj. Nie wiem, czy tutaj nie zbierałem te podrzybki. No dokładnie, tu dzisiaj byłem. Byłem w tym miejscu. Więc widzicie, podjechaliśmy dalej w te miejsce, w które już chodziłem. To tutaj muszą gdzieś być borowiki. Pokaż. Zobaczcie, drodzy Państwo. Jesteśmy w tym miejscu, co na początku dzisiejszego filmu. I jest. Grzesiu przysypał sobie grzybki. Pójdź, tak, zobaczcie. Zaczynam od zera. Ty zaczynasz od zera, bo ja już mam tyle. Bo ty jesteś prawdziwy grzybiarz. Bo ja mam mniej, bo nie przesypywałem. Dobrze, zaczynamy. Pochodzimy tu trochę. I niedługo idziemy kończyć. Ale z ciekawości chcę jeszcze tutaj trochę dozbierać. A co uzbieramy? Zobaczycie to sami. Więc zostańcie z nami, z scyzorykami, bo chyba jesteście ciekawi, co i jak się zakończy ta dzisiejsza impreza. Cegla stopory, a tutaj przewrócony korzeń, raczej grzybek. Widzicie? No! No tutaj chodzimy! Grzesiek mówi, gdzie idziemy. No tutaj chodzimy. No, gdzie mamy? Po prostu w prawo, lewo, jak to się mówi, jeb na drzewo. Przepraszam za wyrażenie. Tak to się mówi. Tak to się chodzi. I tak to też się zbiera. Ceglaczek, kapelusa sam wezmę. To i ten kapelusz sprawdzę, który był przewrócony oczywiście. Robaczywy jest to. Nie, robaczywy. Dobra, tamte wezmę. Idziemy dalej. Zobaczymy tutaj. Tylko to kamienia też chyba dzisiaj przechodziłem, coś mi się tak zdaje. Na bank. Że tędy gdzieś przechodziłem. No, no co zrobić, nie? No to połazimy jeszcze najwyżej po swoich śladach. Może coś ominęłem, może coś jeszcze się trafi. Oby. Na razie to tylko w tym miejscu, co z rana, co podjechaliśmy drugi raz. Same ceglastopory. I tu coś jest. Tu coś jest. Tak samo ceglastopory, borowik. Zobaczcie, jaki ładny ceglaczek. Ceglastopory! Ale też go sprawdzę. No naprawdę nie chce mi się śmieci wozić do domu. Tu jest. To nie. Ceglaczek. Ale nogę obetnę. I skroimy będzie taka mieszana ta jajecznica z takich borowików wielogatunkowych. Pięknie jest. Pięknie. Ale nic tu przede mną nie rośnie. Więc pomalutku. Powolutku. Idziemy wśród powalonych krzaków i gałęzi z drzew. Tu jak fajnie jest. Zobaczcie. No! Zobaczcie. Zobaczcie. Ale nic. A to co jest? To nie. Nic tu nie ma. Przynajmniej ja nic nie widzę.
to będzie twój, ten borowik, czyli Grzesia borowik, bo jakbym je zawołał, to bym go nie znalazł, więc go przyszczę, zobaczę czy nie ma tu, tu nic nie widzę, a Grzesiu przywiadrzy, że ma dwóch, że to, tu skubie, tu zdrowy jest. Zdrowy jest, więc do koszyczka. I z tej strony zobaczymy, co tam Grzesiu trafił. I Grzesiu ma dwóch. Jeden. Widzę, drugi. Weź, zerwij. I pochodzimy jeszcze trochę i będziemy pomału kończyć tą imprezę. No. Sitacz czy coś takiego, grzybek. No, widzę. Ale nie było tego, wiesz. Wiesz o co chodzi. Czego? Ach, ech i ach, wiesz. Nie, nie było, bo... Zmęczony już jesteś. Nie, poczekaj, rozkręcam się. A rozkręca się, jak trzeba kończyć? Jak kończyć? No. Jak Grzegorz powie, że już, to już. To już. No słyszycie, drodzy Państwo. Będzie pół wiadra to chociaż wtedy. Powiesz już. Idziemy tam. No. Tam jeszcze nie byliśmy. No. I tam dozbieramy. No ale jak idziemy? Idziemy w te krzoki, czy idziemy tą drogą? Bo tu jest inny las, no, i tu inny. No dobrze. No ładnie jest, ale nie powiedziałem, że grzyby będą. Ja nic nie czuję, nic nie widzę i nic nie słyszę. A grzyby... No ja słyszę dużo komarów. A grzyby do mnie mówią. Pyza, zawróć z tej drogi. Tam idziemy. Dobra. To więc słyszycie, co szeryf mówi. Czuję te grzyby. Więc idziemy za szeryfem. A ja tu na drodze. Jeden robaczywy Grzesiu ma. Mówi jeden robaczywy. A ja tu na drodze. Takiego fajnego borowika. Więc zobaczymy. O, ktoś się tam nawołuje. Zobaczymy. Cieniutko. I od dołu. Zdrowy borowik. Więc do koszyka. I jestem pewny tego, co jest w moim koszyku. Dobrze, przejdziemy tutaj dokładnie, bo może jakieś tu jeszcze będą grzyby. Tu tak jest. O, z tej strony jak to wygląda. To nie to, to nie to. Tu nic nie widzę. Tu też nic nie widzę. Tu jest coś, ale to nie to. I tu nic nie widzę. Ok, jest kolejny. Dwa. Jeden tu. A drugi tu. Dwa nieduże borowiki, a tam inni ludzie idą. Zobaczcie, troje panów, Grzesiu, a ja mam dwóch prawych. Z tego mam kolejnego. Zobaczcie, jaki ładny borowik. I te małe są w pełni zdrowe. O czym się przekonacie? A ludzie tam krążą. Nie lubię tak. A tu jakiego pięknego ominęłem. Zobaczcie. Jaki ładny, jaki ominęłem, prawdziwka. I dla was obiorę je. Zobaczcie, delikatnie. O, zdrowy.
i tego tak. Zdrowy. I tak mówię, te małe są zdrowe borowiki. Więc tak mówię, ja wiem co mam w koszyku. Przynajmniej mało będzie odpadów. I szybko się je zrobi. Tu był. Tak. Małe, grube borowiki. Tu był chyba kolejny. W tym słońcu ciężko widać. Zobaczymy z tej strony, czy nie ma tu gdzieś mochu. Nie ma, nie ma. Nie widzę. I oczywiście obiorę go dla was. Zdrowy borowik. Zdrowy borowik. Oczywiście znów przy drodze. No wiecie, szału nie ma, ale wiem co mam w koszyku. Powtórzę raz jeszcze. Wiem co mam w koszyku. A tu co jest? Co tu jest? Nie, to nie to. Szkoda się schylać. Tu niedaleko nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma to, nie, nie, nie. Nie. Na drodze. Nie. Tam dużo panów chodzi. Klientów. Czterech jest w sumie tam. I Grzesiu po lewej mojej stronie. Więc konkurencja jest. Ale i tak będziemy zaraz kończyć. Najważniejsze, że film będzie fajny. Mam nadzieję, że wam się, drodzy państwo, spodoba, więc oglądajcie i łapki, łapki. Czym więcej łapek, tym więcej ludzi to obejrzy ten mój film. Algorytmy i te inne sprawy. Wszystko zwiększy zasięg. Więc proszę o łapkę w górę, jeśli się podoba. Bo dużo filmów z lasu oglądacie, a mało łapek widzę pod filmami, więc jeszcze raz proszę o łapki. Tyle i aż tyle. I z góry dziękuję. Dobra, zacznijmy. Idę dalej. Niedaleko drogi. Tam jest droga. Widzę, 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 widzę. Widzę, jest. 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 Taki prawusek. My poszukamy tutaj kolejnych grzybów. Zobaczcie, jaki spory. Tutaj dwa małe, nie będziemy ich brać. Dwa małe, a tu taki duży. Grzesiowi dam, to sprawdzę, czy zdrowy. A te dwa zostawię. Trzy nawet. Trzy małe, tu są za małe. Przetnę go. Ślimak jest to, dwa nawet ślimaki to, tak mówię, ślimak na robaczywym grzybie nie siądzie. Przeciąłem, a grzyb jest zdrowy. Trzy, cztery ślimaki. Trzy. Więc zdrowy borowik do suszenia. I tak dla cioci to Grzesiowi i tak dam większość grzybów. No ale są, są. Idziemy do Grzesia, bo za daleko my wyszli i teraz trzeba się wrócić. Jak masz? Paru, tu znalazłem ze cztery. No. Ja mam takiego tutaj, a tak to małe przeważnie, zdrowe. Weź sobie tego. Weź, no bo zdrowy jest Grzesiu. No dobra. I pokażę ci gdzie jesteśmy, musimy się wrócić. No tu ktoś przechodził. Nie, bo na drodze ruch jeden. No ładny. Taki jakie on miałeś? Ładny. Jeszcze? Ładny. Zdrowy jest? Chciałeś go czy nie? Zdrowy, no. No i ten ładny jest. Zobaczcie. Dwa koło siebie praktycznie. Ale pięknie. Zobaczcie. No tnij niżej, bo jak robaczowy tnij. Takie robaki teraz jadam, to lubię takie. Lubisz takie drobne no. Robaczki? Tak. No, rarytas. Proteina. Proteinka. I dlatego jesteś tak przypakowany. Właśnie o linię. O linię. No i Grzesiu trafi następnego. No wiesz, wiesz, tam jest piękne. No i właśnie, i to zobacz, rozwidlenie dróg. Zobacz jaki ładny. O, śliczny jest. Zobaczcie jakie kolory. Zobaczcie jakie kolory. Zobaczcie, drodzy państwo, jaki piękny.
No ciekawe, czy zdrowy. Nieważne. Nisko, nisko. No, troszkę sitka jest, ale... Ale ty takie lubisz. Takie uwielbiam. Coś mnie tu pożera. Grzesiu, trochę sitka jest, ale Grzesiu takie uwielbia. Bo co to by było, grzyb bez robaka? Jak to ktoś mówi, wyjdą. W zupie. Ja niestety nie jestem tego zdania. A tu i drugi jest. Żuk. Ja nie jestem tego zdania. Więc łebek biorę. I wolę mieć grzyby nierobaczywe. Więc dlatego tak mało ich mam. Bo będę miał mniej czyszczenia w domu. I zbieram grzyby dla siebie. Drodzy Państwo, dla siebie. Tak, aby mniej roboty mieć i być pewnym, że grzyby są nierobaczywe. Tu mamy, drodzy Państwo, tak. Tu mamy, drodzy Państwo, tak. Borowik. Drugi. Mamy dwa borowiki. Zaraz je sprawdzę. Tu cegla z topory. Zobaczcie, jaki piękny ceglasto borowik to. Co tu jeszcze mamy? Tu kolejny ceglasto pory. A zobaczymy, czy nie ma innych. Tak? Dobrze. Cztery. Niech sobie Grzesiu weźmie, a ja idę dalej. Tutaj widzę ładnego. Zobaczcie, jakie trawska. A tutaj jak się skitrał nasz borowik. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki fajny. Tylko jeden. Widzę tylko jednego. Zobaczymy, tutaj jest fajnie. Dokładnie. Zobaczymy tu troszkę. Może będzie coś fajnego wśród młodej rosnących choinek. Ale ostre światło i nic nie widzę. No i zobaczmy tutaj. Przejdziemy tędy. Może tu coś będzie. Ale nic tu nie widzę. Nic, dosłownie. Nic, co mamy. Tu mamy tak, prawuska. Okej. I tu drugiego. Ale to zobaczcie. Z tego nici. A z tego tylko czapka. Niech se żuki jedzą. I zobaczymy, czy tylko ślimak jest. Czy tylko czapeczka będzie zdrowa. Więc przekroję go na pół. I mamy. O, Grzesiu woła. Oj, oj, oj. Idę! Idę! Krzoki. Zobaczcie, niełatwo się chodzi tędy. No, no gdzie to masz? Zerwałeś już? No gdzie masz to? Oj. Oj. No. Oj, aj. Już zerwałem.
No idę. Idę. Grzesiu, oj, 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 oj. Dobry jest. Okej. Zobaczymy, co tam ma. A już mnie nogi bolą, nie chcę mi się chodzić. No, nałaziłem się. Widzę, ładny, no. Jeden? Nie, było 10, ale jednego zostawiłem. Aha, dobrze. Zobaczymy, ale to... Nie, to taki dopuszczalna. Dopuszczalna. Dopuszczalna, bo to jest sito nie grubsze niż oczko od igły. Dokładnie. To można zabrać. Można zabrać. I tak to mi się wygląda. A u mnie nic nie przebywa. Nic. Nic. U mnie nic nie przebywa, drodzy państwo. Tyle. No ale Grzesiek, to wszystko co ja mam, to mi mało co odejdzie z tego. Co? Mało mi odejdzie z tego, wiesz. Tak, mało. Mało, Grzesiu, mało. Ja pokażę na końcu. Widzą, co z tego będzie. No bo zobaczycie, ile i co z tego będzie. Więc wracamy w stronę już samochodu i pomału będziemy kończyć tą dzisiejszą imprezę. Mnie nie odpowiada taki las jak tutaj, co Grzesiu, ale się uparł, bo tutaj są, trafił, znalazł, pokazał. Więc wierzę mu, ale ja nie lubię po takich liściach chodzić. Wolę zielone miejsca, bo ładniejsze dla oka i więcej grzybów tam rośnie. Piękne drzewo. Stare jak świat, jak to się mówi. Ale obok niego widzę, że nic nie rośnie. Więc Grzesiu mnie wyprowadził na jakieś manowce, jak to się mówi, więc wychodzę stąd, bo jedę chodził po tym lesie, bo tu akurat mi to nie odpowiada. Idę w bardziej zielone miejsca. Oj, chodzę tak w kółko i wyjść z lasu nie mogę. Jesteśmy w innym miejscu cały czas. Grzesiu mówi tędy, tędy, bokiem, bokiem, aż w końcu wyszłem, jak to się mówi, nie wiadomo gdzie i błądzę. Przez te krzory, nic, przez pół godziny już nie trafiłem, bo chcę wyjść stąd. To jest duży las, chcę stąd wyjść i cały czas przed siebie. Okej, okay. Więc myślę, że niedaleko do drogi, a już przy drodze będzie stał samochód i zadzwonię do Grzesia. Okej, okay. Na prawo, słońce mam mieć po lewej stronie. Zobaczcie, jaki ładny przy samej drodze, jaki piękny borowik. Jaki piękny prawusek. Przy samej drodze, więc idę do samochodu i kończymy ten dzisiejszy wypad. Widzicie, Grzesia jeszcze moje i ten ostatni, co był nieczyszczony, więc masz, Grzesiu. I tutaj siatka. Dam ci trochę, bo ja wiesz, separę wezmę tylko. Buty rozwaliłem, ty. Tak? Podeszła. Drugim już dużo nie brakuje, ale... No, że ja sobie wezmę parę, bo jeszcze dużo odejdzie. Okej, okay. A dla mnie kilka tych na sosik. Dobrze, i tak mniej więcej wygląda. Grzesiu, coś od ciebie. No jak myślisz, w jakich miejscach trzeba chodzić, żeby tu, wiesz? Nie warto już się wybierać na grzyby. Wszystkie wybrane. Wszystkie wybrane. Więc drodzy państwo, leciało tak pokazane na filmie, nic zaraz ująć. Susza, poniedzieli będzie ciepło, więc grzyby będą robaczywe. No i końcówka teraz, końcówka w tym miejscu, które zbieram. Więc drodzy państwo, leciało tak pokazanie na filmie, nic dodać. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć. Pa, pozdrawiam. Widzicie, praktycznie mało odpadu. Bardzo mało. I tutaj mamy już
grzyby, które myję i zaraz je będę z cebulą smażył, więc sporo tego nawet wyszło i umyjemy dokładnie i będę smażył. Więc drodzy Państwo, masło, cebulka. Trochę przypieczemy ją, podsmażymy i rzucimy do tego nasze borowiki. Borowiki. Przykryję. Niech to się teraz dusi, pilnując, mieszając cebulę z grzybami. Ładnie siadło. Drodzy Państwo, zapach wyśmienity. Niech to się trochę udusi. Wyparuje, jak to się mówi, nasz sok z masełkiem. Dodałem, drodzy Państwo, ziele angielskie, liść laurowy i zrobimy taki sos do ziemniaczków i kotleta schabowego do polania z samych borowików. Taki sosik na obiad. Zagęścimy. Tak, mamy złocisty kolor maślany, sos nie za gęsty, nie za rzadki, sam raz do polania kartofelków, więc jeszcze dodam trochę zieleniny. Wymieszał i praktycznie będzie sosik z borowików. Samych borowików gotowy. Jeszcze chwilę czasu. Niech razem z zieleniną i praktycznie sos mamy. Pychotka zrobiony. Baja. W ten niedzielny dzionek będzie pyszny obiad świeżo zbieranych grzybów w lesie. Więc obiad gotowy i świeżo zbierane grzybki oraz sosik z borowików. Smacznego i do następnego, drodzy widzowie. Do następnego!